Idąc ulicą Mickiewicza, jeszcze przed opadami śniegu, strzoną niedopałkami, papierkami, no, widoczność, że nie było to sprzątane od jakiegoś dłuższego czasu. Po spadnięciu śniegu dopiero się okazało, że firma, która sprząta przystanki autobusowe i tramwajowe, no, według opinii mieszkańców totalnie nawala. Przy szpitalu nie można wejść do autobusu z wały śniegu, bo samochody z pługami odśnieżające ulicę, no, zasypały jeszcze na dodatek i tak nieoczyszczone przystanki. I akurat teraz w poniedziałek bodajże spotkałem pana, który oczyszczał przystanek na ulicy Chełmińskiej przy skrzyżowaniu z Bydgoską w kierunku miasta. Bez żadnego sprzętu, oprócz jakiejś tam łopaty do śniegu, bez piasku, jak rozmawiałem z nim, to najbliższe miejsce gdzieś na ten cały teren, gdzie piasek się znajduje, to jest w okolicach Chełmińskiej 108. Posypywał tylko solą. W ogóle przystanki są tak rzadko doprowadzane do porządku. I nie wiem, jak taka firma, która nie ma samochodu do wywożenia śmieci z tych przystanków, do dostarczenia piasku na te przystanki. No jak ci ludzie, którzy sprzątają, mają w kieszeniach ten piasek przynieść? I skutkuje to tym, że posypują tylko solą, jeżeli już to robią. Bo nie wszyscy sprzątają w tym okresie zimowym. Niektóre przystanki, jak idziemy przez miasto, widzimy, że są nietknięte. Potwierdzam, tak. Przystanki są od poniedziałku niesprzątane. Z firmą, z którą mamy podpisaną umowę, jest to druga firma, która została wyłoniona w postępowaniu przed postępowaniem w trybie ustawy prawo zamówień, bo pierwsza nie podpisała umowy. W związku z takim stanem rzeczy, za wszystkie dni, które teraz były przystanki niesprzątane, została naliczona kara. Jest to 2% wartości miesięcznego wynagrodzenia. Przy czym dodam, iż prowadzone, przygotowywane jest już pismo, iż odstępujemy od zawartej umowy. Możecie zabrać im 2% wynagrodzenia. Jeżeli kilka dni z rzędu jest to niesprzątane, zawsze każdego niesprzątnięcia służby nie są w stanie wyłapać, to im i tak się opłaci. I miasto powinno zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy to jest ta sama firma, czy już inna, ta, która sprzątała latem. Proszę Państwa, ci pracownicy, którzy sprzątają, to gołymi rękoma wybierają, i do dziś to robią, z koszy na śmieci odpady, które wrzucają tam ci, którzy są te odpady niepotrzebne, gołymi rękoma kładą do reklamówek, i w związku z tym, że nie ma żadnego transportu, idą do najbliższego kontenera i to tam wyrzucają. No proszę Państwa, jeżeli firma nie ma samochodu, który odbiera te śmieci, albo nie ma gdzie wywieźć śniegu z przystanku, no to co to jest za firma? Jest to absolutna prawda, ale też 2 lata temu sprzątająca firma, która ma swoją siedzibę w Grudziądzu, nie będę wymieniał nazwy, żeby tu nikomu nie logować, co prawda i tak dalej. Była zauważalna w weekendy, w soboty, w niedzielę, gdzie karszerami były myte przystanki, gdzie były sprzątane chodniki, gdzie były po prostu wybierane śmieci i zawsze na tych przystankach było czysto. Co chwilę obecnie nie można powiedzieć od dłuższego czasu. Ja zgłaszałem to kiedyś też na sesji, że ta firma jest bardzo nieuczciwa. A dlaczego nie sprzątają? Bo właściciel firmy nie płaci ludziom, z którymi rozmawiałem, od kilku dni nie dostają wynagrodzenia i dlatego to się mści.